Czołgi, pojazdy opancerzone, helikoptery i broń. Piknik militarny w Baborowie to gratka dla miłośników wojskowości. Dziś rozpoczęła się trzecia edycja tego wydarzenia, które staje się lokalną tradycją i wizytówką miasta. W kamasze dał się zaciągnąć Maciej Dobrzański. Takie widoki przyciągają uwagę każdego miłośnika wojskowości. A sprzęt, który dziś można było oglądać w Baborowie, choć w polskim wojsku jest nieużywany, wciąż sprawdza się w akcji, na przykład na ukraińskim froncie. Czy to jest trudne nauczyć się prowadzić taki wóz? Przeparkować go, ruszyć do przodu, do tyłu nie jest trudne. To zajmuje około 15 minut dla osoby, która już posiada prawo jazdy kategorii B na przykład. Natomiast jazda na poligonie w trudnym terenie, terenie wymagającym, to jest zupełnie inna bajka. Grupy rekonstrukcyjne, wojskowi w stanie spoczynku, ale też rodziny z dziećmi. Upał nie zniechęcił do poznawania wojskowości. Bardzo nam się to zaczyna podobać. Już dzieci są zadowolone. Jaki sprzęt Cię interesuje? Czołgi. Fajnie. Fajnie by było, jakby jeszcze strzelali kaj. My się bawimy świetnie, jak na razie, a jesteśmy dopiero od kilku godzin. Piknik militarny to też idealna okazja, by przyciągnąć uwagę młodych pod kątem przywdziania munduru i służby dla ojczyzny. Chcemy zaprezentować możliwości, jakie dzisiaj daje służba w Wojsku Polskim. Tych możliwości jest ogrom, pojawia się bardzo wiele etatów, jest także możliwość służby tak naprawdę dla każdego. Baborów nie jest znaczącym miejscem militarnym. Organizacja pikniku to pomysł na ściągnięcie turystów. Poligonów nigdy w Baborowie nie było, były tylko wykopaliska w piasku, ale chcieliśmy stworzyć coś, czego nie ma nigdzie w okolicy. Pomysł padł na militaria. To jest impreza godna już wizytówki Baborowa, godna wizytówki wręcz regionu, bo w najbliższej okolicy, powiedzmy promilu kilkudziesięciu kilometrów, drugiej takiej nie ma. Niedziela będzie dniem, gdzie chętni będą mogli wsiąść i przejechać się wojskowymi pojazdami, a przy tym upajać się rykiem silników. Niesamowity sprzęt i zachęta do wstąpienia do służby. Piknik w Baborowie to przygoda i możliwość przypomnienia sobie dziecięcych marzeń. W tym wypadku o kilka lat za późno. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.